Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Sytuacja przyczyniła się do tego, ponieważ podróżując do wszystkich dzieci napotkałem na bardzo trudne problemy. Wezwałem swoje help do pomocy, nie były w stanie mi pomóc. No i na pomoc przybyło wojsko, Muzeum Techniki Wojskowej, przybyła policja, straż pożarna, ratownicy. Uratowali mnie z opresji, przetransportowali do dzieci. Oczywiście wszystkie dzieci dostały prezenty na czas. No i stąd wziął się pomysł, żeby stworzyć taką imprezę, takie spotkania Militarnego Mikołaja, gdzie jest Akademia Militarnego Mikołaja, gdzie mogą dzieci się uczyć zasad pierwszej pomocy, znaków drogowych. Po prostu Militarny Mikołaj ma uczyć, bawić i spełniać marzenia. Spod tych świateł to naprawdę czasami trudno rozpoznać, ale na pewno jest amerykański Reo, który ciągnie właśnie sani Mikołaja, jedyny dysponowany do tego pojazd. Poza tym mamy również amerykańskiego Jamesa, nie wiem dlaczego to takie amerykańskie, ale właśnie tak wyszło, który przywiózł wszystkich elfów do pomocy Mikołajowi. No i poza tym pojazdy Doczka 3/4, również amerykańska, Jeep chyba też amerykański. Natomiast cała rzesza pojazdów innych, również i straże pożarne, które nasze muzeum zasilają. Te pojazdy to coś takiego innego, taka zupełnie inna formuła tego świętego Mikołaja. Podoba się bardzo dobrze, a skąd decyzja? Decyzja dzieciaków, ponieważ mieszkamy tu bardzo blisko i zawsze korzystamy z atrakcji, które są tu organizowane na Kopcu, dlatego stąd dzisiaj nasza wizyta, a mama w domu piecze pierniczki. Co najbardziej wam przypadło do gustu tutaj? Nie ukrywałem, platforma. Platforma z prezentami dzieciakom najbardziej się podobała, także całkiem fajnie.